Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W części poświęconej edytorowi VSE omówię teraz efekt, który nazywa się wipe. Wipe to jest coś takiego jak zmiecenie, wyczyszczenie, wypróżnienie, może jakoś tak można byłoby rozumieć to słowo, przynajmniej ja je tak rozumiem. No i ten efekt jest bardzo przyjemny i w edytorze sekwencji pozwala zrobić różne fajne rzeczy. Proszę zobaczyć, mam tutaj edytor wideo. W tym edytorze wideo mam już wstawiony jeden obrazek, który jest rozciągnięty do iluś tam klatek, H25. Ten obrazek przedstawia znany moim studentom fragment jednego z zadań, które dostali w którymś tam semestrze. To zadanie jeszcze nie było takie trudne, więc nie mają powodu do narzekań. Mam także drugi obrazek, który jest już wyrenderowanym modelem takiego domku. Możemy zrobić w edytorze wideo przejście pomiędzy takimi dwoma obrazkami, korzystając na przykład z efektu cross. Oczywiście o tym już, zdaje się, mówiłem, ale pokażę szybko. Ten efekt to jest płynne przejście przez taki fading bardzo ładny z jednego obrazka do drugiego. Efekt wipe to jest podobne przejście, ale działa zupełnie inaczej. Aby dodać taki efekt do tych dwóch obrazków, musimy na początku zaznaczyć pierwszy z nich, czyli ten, który widać jako pierwszy. Następnie z shiftem zaznaczyć prawym klawiszem drugi obrazek, a potem wcisnąć shift A i z efekt strip wybieramy sobie polecenie wipe. Polecenie wipe wstawia na obszarze wspólnym dla obu tych obrazków coś takiego jak dodatkowy pasek. Długość tego paska jest zależna od tego, jaki jest obszar nakładania się tych pasków, dla których robię przejście. I teraz ten efekt polega na tym, że obrazek, który był, zostaje zastąpiony przez obrazek, który będzie, za pomocą takiego odsłonięcia. To jest takie odsłonięcie, jak w typowych prezentacjach, na przykład OpenOffice'a, PowerPointa czy jakichś innych. Więc to jest właśnie wipe, kurtyna, odsłonięcie. I ten efekt można edytować i zmieniać go na różne fajne sposoby. I teraz omówię, na czym polegają ustawienia tego efektu. Ustawienia są dosyć bardzo takie proste, więc mamy nazwę, a później jest transition. Transition to jest parametr, który określa, jakiego rodzaju typ efektu chcemy mieć. Transition type, dokładnie rzecz biorąc. Obecnie jest transition type wybrany jako single. Single, czyli pojedynczy, a więc to jest pojedyncze odsłonięcie jednego obrazka drugim obrazkiem. Zamiast tego mogę wybrać double. Wtedy mam przejście jakby z dwóch stron. Ze środka teraz wyłania się nowy obrazek. Mogę wybrać również efekt taki jak iris. To jest takie kółko, źrenica, które pojawia się na środku i zastępuje cały obrazek. Jak widać, te efekty przypominają takie efekty ze starego kina z lat 80. czy 70. Wtedy w zasadzie to było wszystko, na co można było sobie pozwolić. Ostatni efekt to jest clock. I clock działa w taki sposób, że takim zegarkiem jakby ukazuje następny rodzaj ujęcia. Tak to wygląda. Oczywiście dla tych wszystkich efektów mamy również coś takiego jak direction, czyli wejście out oraz in. Out to jest wyjście na zewnątrz, in to jest wejście do wewnątrz, a więc mamy na początku obrazek i tutaj jest w przeciwną stronę jakby wykonany cały ten efekt. A więc za pomocą tych dwóch pasków możemy sterować tym, czy nasz obrazek jest pokazywany od zewnątrz na przykład, tak jak teraz przy podwójnym, czy na przykład od wewnątrz. OK? To są dwa przeciwstawne kierunki. Kolejna rzecz, która jest bardzo fajna, to jest blur. Pokażę to może na przykładzie tego motywu czy efektu single, pojedynczego. Blur jest to szerokość rozmycia. Ta szerokość rozmycia może być maksymalna, wynosząca 1, a więc rozmycie jest na całą szerokość obrazka tutaj brane. I oczywiście ono jest liczone od momentu, w którym się ten obraz tutaj kończy, do krawędzi obrazu. Także to rozmycie jest teraz takie dosyć łagodne i tutaj się również szybko dosyć kończy. Tak to wygląda. A więc największe to rozmycie jest wtedy, kiedy obraz znajduje się na środku. Tak to działa. Teraz tak, ten blur może także być, może być dodany, może być niedodany, ale jeżeli jest, to możemy też zrobić coś takiego, że wyłączymy sobie default fade. Default fade powoduje, że w momencie, kiedy go wyłączę, ten efekt fadowania, czy też jakby przejścia płynnego znika. I na całym obrazku nie ma w ogóle żadnego przejścia, mimo tego, że ten efekt wcześniej działał. Jeżeli jednak wezmę ten efekt fader, ustawię na jakąś inną wartość, to mogę za jego pomocą określić stopień rozmycia. Okay? Tak to działa. I ten stopień rozmycia zmienia się od 0 do 1. Tam, gdzie jego wartość wynosi 0,5, rozmycie jest maksymalne. I teraz, sterując tym blur width, mogę określić, że to rozmycie jest albo ostre, albo gwałtowne. Jeżeli będę w czasie przechodził,
to to rozmycie pozostanie stałe. To dlatego, że default fade jest wyłączony. Ja bym chciał, żeby to rozmycie się zmieniało, musiałbym ten efekt fader zmieniać ręcznie i to można zanimować. Jeżeli zrobię tutaj animację, mogę uzyskać bardzo ciekawe efekty. Zanim jednak do tego przejdziemy, wyłączę ten efekt, niech on będzie na default ustawiony, niech będzie maksymalne rozmycie, albo może takie troszeczkę mniejsze, o takie, tak jak teraz. I ostatnia rzecz, którą możemy zmienić w przypadku tego typu efektów, to jest kąt. Ten kąt to jest kąt nachylenia efektu. W związku z tym mogę również mieć żaluzje pionowe. Tego typu przesłona może być również w pionie. Co więcej, mogę zanimować również obrót tej przesłony, a więc na początku, na przykład, ona może być ustawiona w pionie, tak jak teraz. Jeżeli wcisnę tutaj klawisz I, trzymając myszkę nad tym parametrem, to dodam do niego klucz w tym miejscu właśnie. Jeżeli teraz przyjadę na koniec, to mogę ten efekt odwrócić. Czyli mogę dać na przykład zamiast minus 90, mogę dać 90 stopni. Znowu wcisnę tutaj I. W tym momencie mam zrobioną animację przejścia. I teraz to przejście wygląda w ten sposób, że odbywa się tutaj taki obrót jakby, odsłaniając cały nowy obrazek, który jest pod spodem. Oczywiście mogę również zanimować rozmycie, a więc na początku mogę dać na przykład 0, zakluczować, na końcu mogę również dać 0, zakluczować, a po środku gdzieś tutaj w tym miejscu mogę dać wartość maksymalną i również zakluczować. W tym momencie cały ten efekt wygląda w ten sposób. Tak by to wyglądało i jest to jakiś tam motyw, który mam dobry do przejścia dwóch różnych filmów. Jeżeli puszczę animację z tym, to ten efekt jest dosyć szybki, no bo te moje obrazki tutaj są dość krótkie. To była tak po jednej sekundzie, tylko rozciągnę je trochę jeszcze, tak abyśmy mieli możliwość obserwowania tego przejścia przez dłuższą chwilę. Tak to może wyglądać. Oczywiście teraz ta animacja wygląda w taki sposób, dlatego że klucze, które ustawiłem w tym pasku, nadal dotyczą konkretnych klatek. Jeżeli chciałbym te konkretne klatki zobaczyć, to mogę sobie otworzyć tutaj dodatkowo edytor krzywych. I w edytorze krzywych mam tutaj dwa parametry, które właśnie zmieniałem, czyli wyczyszczenie za pomocą kąta i rozmycie tego wyczyszczenia. I oba te parametry są tutaj jakoś zanimowane. By je zobaczyć, naciskam klawisz Home, no i teraz widzę, że oba tutaj były. Mogę także przesunąć je tam, gdzie chciałbym, aby te efekty się zaczynały, a więc na przykład klikając w te punkty mogę je przesunąć w lewo i później znajdując dla nich to miejsce końcowe również mogę je przesunąć w prawo. A więc kliknę G, później X i je przesuwam w ten sposób i teraz mam już animację zrobioną w taki sposób, jak chciałbym, aby była, a ona jest w dłuższym jakby zakresie. To, co jeszcze jest ciekawe tutaj, to to, że możemy te efekty ze sobą łączyć. To znaczy, mogę dodać teraz na przykład przejście z tego efektu do końcowego ujęcia za pomocą kolejnego efektu wipe. Kolejny wipe będzie działał jakoś tam standardowo i w efekcie otrzymam kombinację tych dwóch efektów. Jeżeli ten górny efekt zamienię na przykład na iris, wtedy będę miał na przykład animację tego typu. Więc nie dość, że dzieje się coś dodatkowego jeszcze z tym ukośnym tutaj fragmentem rozmywającym, to jeszcze samo oko ze środka wyłazi. Mogę jeszcze rozmyć, żeby się wszystkie efekty ładnie do siebie dodały. I teraz ten efekt może wyglądać w ten sposób. Dosyć ciekawa opcja. I teraz nasza pomysłowość zależy tylko z tego, ile takich efektów tutaj nałożymy. Bardzo sprytne, bardzo przydatne, no i dosyć proste do zrobienia. Jest to jednocześnie efekt, który się liczy bardzo szybko. Proszę zobaczyć, że to w czasie rzeczywistym cały czas jest 25 klatek. W związku z tym w odróżnieniu do efektu glow, który pokazywałem w innym tutorialu, jest to błyskawiczne przejście, bardzo fajne. Polecam stosować z umiarem, aby nasze filmy nie były zbyt amatorskie. No cóż, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.